Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Siódmy etap Vuelty po dniu przerwy. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was wydarzenia na najważniejszych wyścigach. Skończyliśmy Giro, ten trudny czas, kiedy Giro i Vuelta były równocześnie. Giro się skończyło, Vuelta jeden dzień odpoczęła i jedziemy dalej, obyśmy dokończyli ten wielki tur w Hiszpanii. Na razie rozgrywany głównie w kraju Basków, ponieważ jest on spektakularny. Jest on spektakularny. Pan, którego widzicie w tle, Michael Woods, dzisiaj po zaciętej rywalizacji i po świetnej ucieczce z ucieczki dnia, bardzo dużej, kilkudziesięcioosobowej, wygrywa etap, wygrywa swój drugi etap na Vuelcie i to jest jego wielki osobisty sukces. Bardzo ciekawy zawodnik, były biegacz, który do prokolarstwa wszedł dość późno. Okazało się, że jest naprawdę wielkim talentem, dynamiczny, świetny góral, znakomity na stromiznach, ale też dość szybki zatem i potrafi finiszować tak jak na Mistrzostwach Świata i potrafi się odnaleźć na walańskiej strzale. Potrafi, jeżeli nie przydarzy mu się jakiś pech, ponieważ jednak dość często się wywraca, dobrze pojechać generalkę i potrafi walczyć na etapach. Natomiast jego osobisty sukces, jego osobistym sukcesem, ale to był bardzo szalony dzień. W ogóle ta Vuelta jest szalona, jest wariacka, jak to Vuelta. Porównanie, które kiedyś widziałem chyba u The Secret Pro, że Vuelta Espania to jest wyścig, który przypominał statek piracki, gdzie na pokład wsiadają zawodnicy, którzy nie mają nic do stracenia i muszą powalczyć o swoje pieniądze po prostu, o kontrakty, o nagrody, o czasami i o przyszłość swoich drużyn. Drużyna Education First, która często miewała problemy finansowe, ten sezon ma znakomity. Wygrali Dauphiné, wygrali etap na Tour de France, wygrywali etapy na Giro, wygrali koszulkę góralną na Giro i teraz Michael Woods wygrywa etap na Vuelcie. Także chłopaki Woutersa naprawdę, naprawdę mają znakomity sezon. Co więcej, Michael Woods ograł dzisiaj naprawdę fantastycznych rywali w tej ucieczce. To była bardzo, bardzo jakościowa ucieczka. Trudno powiedzieć, dlaczego w ogóle się zawiązała, ponieważ zawiązała się dość późno, po takiej pierwszej klasycznej, kiedy taka pierwsza typowa ucieczka, gdzie Cousin uciekał, się zakończyła. No, do przodu pojechała bardzo, bardzo duża grupa z kolarzami Movistaru, słuchajcie, z Valverde, z tymi takimi etatowymi uciekinierami właśnie jak Woods, jak Martin, jak Nans Peters, ale też po raz kolejny z kolarzami Jumbo-Visma, z Bennettem i z Kusem. Ja nie wiem do końca, dlaczego ten Kus i dlaczego Bennett, co robi Jumbo-Visma, testują jakby inne rozwiązania niż ta taka defensywna taktyka i murowanie wyścigu, to co prezentowali na Tour de France. Teraz jakby zużywają tych pomocników do zupełnie czego innego. Puszczają się ucieczki, puszczali Kusa już wcześniej w ucieczki. No póki co nie działa to dla nich zbyt dobrze. Natomiast z drugiej strony przed jutrzejszym etapem z metą na wymagającym, naprawdę wymagającym podjeździe, bo tam jest ponad 8 km, 9,5% średnio, 15%, no to Ineos, który ma lidera Richarda Carapaza, to Ineos dzisiaj gonił i to Ineos wziął na swoje barki pogoń za tą dużą ucieczką, no bo nie było wiadomo, o ile Bennett i Kus no mieli większe straty, chociaż Bennett trochę odrobił dzięki tej ucieczce, no to Valverde już naprawdę był dużym zagrożeniem i było podejrzenie, że zrobi Fuenta D. Fuenta D, słuchajcie, dla tych, którzy może nie pamiętają, to był taki niepozorny etap, taki jak ten dziś. Niby górzysty, ale nie bardzo, na którym Alberto Contador, gdzie miał jakby straconą pozycję na Vuelcie, odrobił i został liderem. Więc jeżeli ktoś nawiązuje właśnie do Fuenta D, to jest to przypomnienie tej akcji Contadora, o ile pamiętam, z 2012 roku, gdzie on właśnie dokonał takiego nietypowego ataku na takim niepozornym etapie. Bo tak naprawdę, i to muszę się przyznać bez bicia, dzisiaj zastanawiałem się w ogóle, czy oglądać ten etap, czy może zobaczę skrót, może zobaczę najważniejsze momenty z odtworzenia i tyle. Myślę, no zmęczony już jestem też, tak wszyscy są zmęczeni. No ale patrzę, że dzieje się, nie? Że idzie ucieczka, gdzieś tam widziałem jakiś wpis tekstowy na Twitterze czy coś takiego, że dzieje się coś niesamowitego i faktycznie tam i były te góry, i był wiatr. Ten podjazd w końcu, ten malowniczy, ale też bardzo,
bardzo taki no, stromy, jak to na Vuelcie, tam były 12-14% odcinki. W ogóle zanim do niego dojechali, to były wachlarze. Ta pogoń Ineosu, no to było, koszulka lidera była zagrożona przez Valverde tak naprawdę. Też nie było wiadomo właśnie, czy gdzieś tam Roglic, który tutaj się gubi często, mimo że ma tych pomocników niby i super kolarzy z przodu, czy też gdzieś się nie zaplącze. Także naprawdę był to imponujący dzień, mimo że ostatecznie nie zakończył się jakąś przewróceniem klasyfikacji generalnej, to jednak Valverde wrócił do pierwszej dziesiątki, ma około 2 minut straty, w związku z tym on tak naprawdę jest znów w grze o, może nie o zwycięstwo, bez przesady, ale ten szczwany stary lis może jest w grze o podium. No i jeszcze zmiana, Guillaume Martin objął prowadzenie w klasyfikacji górskiej. Jutro, tak jak wspomniałem, mamy etap z metą na podjeździe. Dzisiaj wszyscy się wyjechali, było nerwowo po dniu przerwy, było bardzo intensywnie, więc to wszystkich będzie kosztować. Znów niestety muszę mówić o COVID-zie, bo Hiszpania wprowadza lockdowny w kolejnych regionach. Miejmy nadzieję, że Vuelta będzie jechać. Już zobaczyliśmy, że da się rozgrywać wyścigi kolarskie nawet w krajach jakby targanych pandemią. Peleton w bańce bardzo dobrze sobie radzi. Po całym tygodniu na Vuelcie okazało się, że no nie mamy znowu wyników pozytywnych, więc kolarze są bezpieczni. Mam nadzieję, że wy też. Jeżeli chodzicie na protesty, to trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie, nie dajcie się zarazić. No i tyle. Oglądajmy Vueltę, cieszmy się tym, co jest, bo w tych trudnych czasach sport podnosi na duchu, zwłaszcza takie piękne zwycięstwa jak Michaela Woodsa dziś. Dziękuję Wam uprzejmie i do usłyszenia jutro. Cześć.